Młody wiek Ziemi. Przez dziesiątki lat naukowcy rozwinęli ewolucyjną naukę o początku Ziemi. Ziemi, która według nich formowała się przez wolne oziębianie się płynnej masy w okresie 4,5 miliarda lat, stwarzając fundament kontynentów, granity. Życie, które powstało spontanicznie w jakimś pierwotnym oceanie i ewoluowało przez setki milionów lat, aby osiągnąć wiele form, jakie obserwujemy dzisiaj na Ziemi. Po nieskończenie długim okresie czasu i wysuszaniu prastarych mórz utworzyły się skały osadowe, takie jak znajdujemy w Wielkim Kanionie, a sam kanion miała wytworzyć przez miliony lat rzeka Colorado. Pokłady węgla i ropy naftowej zgromadzone pod skałami osadowymi w wielu miejscach świata przypuszczalnie wymagały wielu milionów lat do rozkładu świata roślinnego istniejącego w przeszłości. Ale czy ci naukowcy uwzględnili wszystkie dowody, przedstawiając swoją teorię powstania Ziemi w procesie ewolucji? A jeśli granit sam w sobie zawiera dowód o jego nagłym pojawieniu się, w przeciwieństwie do teorii powolnego powstawania przez ochładzanie? I jeśli są dowody na to, że skały osadowe tworzące Wielki Kanion odkładały się bardzo szybko, a nie w powolnym procesie? A co jeśli byłyby dowody na to, że Wielki Kanion został wyżłobiony w krótkim okresie czasu przez nagły proces erozji? A jeśli byłyby dowody, że węgiel i ropa naftowa utworzyły się nagle i to całkiem niedawno? A jeśli istnieją dowody na to, że dinozaury występowały nie miliony, a zaledwie kilka tysięcy lat temu? A jeśli okazałoby się, że prawa natury, które są spoiwem teorii ewolucji, nie są w stanie wyjaśnić wszystkiego w historii Ziemi? Bylibyśmy wtedy zmuszeni do rozpatrzenia innego modelu historii Ziemi. Modelu, który uznawałby, że zmiany geologiczne w przeszłości były bardziej burzliwe niż ma to miejsce dzisiaj. Według tego scenariusza potrzeba było o wiele mniej czasu na zaistnienie zmian geologicznych. Wzięlibyśmy wtedy wszystkie składniki, aby stwierdzić, że Ziemia jest całkiem młoda. Ale czy są jakieś opublikowane dowody, które obaliłyby teorię starożytnej Ziemi, sugerując młody wiek Ziemi? Naukowiec dr Robert Gentry podczas prac w Laboratorium Narodowym w Oak Ridge w Tennessee dowody takie znalazł. Publikując je, postawił wyzwanie teorii o długim wieku Ziemi. W 1977 roku Research Communication Networks opublikował specjalny raport w oparciu o odkrycia doktora Gentry, zawarte w naukowych publikacjach, które można scharakteryzować następująco. Obecne prawa fizyki nie musiały rządzić w przeszłości. Pierwotna skorupa ziemska skrystalizowała się niemal natychmiast, w przeciwieństwie do ochładzania i twardnienia trwającego miliony lat. Niektóre formacje geologiczne, uważane za mające 100 milionów lat, mają w rzeczywistości kilka tysięcy lat. Weź pod uwagę powyższe stwierdzenia, a wówczas każdy badacz powie ci, że cała struktura nauk przyrodniczych traci sens. Wówczas pozostaje niewiele pewników. A jednak te możliwości, jak i inne wyzywające, zostały zasugerowane w serii artykułów opublikowanych w przeciągu ostatnich kilku lat w najbardziej znanych naukowych pismach na świecie, takich jak Natura, Nauka, Roczny Przegląd Nauki Nuklearnej i wielu innych.
Podaje to nadzwyczajny raport wydany przez Centrum Badawcze Research Communication Network w 1977 roku. Część pracy doktora Gentry dotyczyła pokładów zwęglonego drewna zalegającego na płaskowyżu Colorado, obejmujących swym zasięgiem stany Colorado, Utah, Arizona i Nowy Meksyk. Używając mikroskopu i bardziej skomplikowanej aparatury laboratoryjnej, analizował on okazy zwęglonego drewna, badając różne rodzaje radioaktywności. Rezultaty jego pracy pozwalają nam zrozumieć, ile czasu trzeba, by powstał węgiel, określić jego wiek i wiek samej Ziemi. Kopalnia na płaskowyżu Cyprysowym w stanie Utah. ...610 metrów pod ziemią i 9,6 kilometra w głąb ziemi. Węgiel, jedno z największych źródeł energii Ziemi. Zanim odpowiemy na pytanie dotyczące wieku węgla i czasu jego formowania się, musimy zadać pytanie, skąd on się wziął. W kopalni Price w stanie Utah znajdujemy odpowiedź. Oto tutaj widzimy kłodę drewna, która prawie całkowicie zamieniła się w węgiel. W tej i innych kopalniach w okolicy Price w Utah znajdujemy tysiące takich kłód. Fakt ten dowodzi, że drewno i inna roślinność poddane czynnikom ciśnienia, temperatury i wody oraz czasu zamieniają się w węgiel. Powstaje pytanie, ile potrzeba czasu, aby się to stało? Robert Gentry, jego syn David, jako jego współpracownik, wspólnie zajęli się tym problemem. Aby odpowiedzieć na powyższe pytanie, musimy spojrzeć na okazy skamieniałego drewna z kopalni uranu, a nie jak ten z kopalni węgla z Price w stanie Utah. Ten kawałek zwęglonego drewna pochodzi z LaSalle w stanie Utah, z kopalni uranu. Jego przypuszczalny geologiczny wiek określany jest na 140 milionów lat. Ten okaz zwęglonego drewna pochodzi z kopalni uranu Temple Mount w stanie Utah. Jego przypuszczalny wiek to również 140 milionów lat. Popatrz, jak bardzo przypomina on ten inny kawałek drewna. Są one prawie identyczne. Jest rzeczą interesującą, że ten drugi kawałek powstał z takiego świeżego jak ten zaledwie kilka tygodni temu. Podobieństwo to nasuwa ważne pytanie. Czy jest możliwe, że ten kawałek zwęglonego drewna z LaSalle w stanie Utah i ten kawałek z Temple Mountain w stanie Utah są naprawdę o 140 milionów lat starsze niż ten oto kawałek, który razem z Davidem otrzymaliśmy w wyniku eksperymentu? Nie zupełnie, bowiem w tych, jak i innych kawałkach zwęglonego węgla z kopalni uranu zawarty jest dowód, który przekazuje inną prawdę. Aby to zobaczyć, należy zwęglone drewno umieścić w żywicy epoksydowej i cienko pocięte umieścić na szklanych płytkach pod mikroskopem. Pod mikroskopem możemy zobaczyć odbarwienia wykonane przez radioaktywne cząsteczki emitowane z maleńkich centrów. Niektóre okrągłe, inne eliptyczne, jak widzimy na zdjęciach. Te okrągłe i eliptyczne aureole wymagają specjalnego biegu wydarzeń, aby powstać.
tak szczegółowego, że wyklucza on milionowy wiek węgla, wskazując, że powstał on całkiem niedawno. Wyjaśnienie tych aureoli wymaga zrozumienia tego, że kiedyś nasiąknięte wodą kłody pogrzebane zostały w warstwach ziemi, które obecnie uważane są za różne okresy geologiczne – trzeciorzęd, jurę i trias. Później roztwory uranu przeniknęły do tych nasiąkniętych wodą kłód drewna, a produkty rozpadu uranu, którym jest radioaktywność, zebrały się w małych punktach w każdej z tych kłód. Ta radioaktywność uległa rozpadowi przez okres od paru miesięcy do pół roku, emitując cząsteczki i tworząc sferyczne obszary zniszczenia, radioaureole wokół tych punktów. W przekroju wyglądały one na okrągłe i były one utworzone przez rozkład wtórnego polonu powstałego w wyniku rozpadu uranu. Następnie miał miejsce proces ściskania. Coś spowodowało ciśnienie z góry na te formacje. Kłody były poddawane ciśnieniu, a wraz z nimi i aureole. To prowadzi nas do stwierdzenia, że kłody nie zmieniły się jeszcze w węgiel, gdy były poddawane ciśnieniu. Mamy tu kawałek węgla. Węgiel nie jest ściśliwy, co możemy łatwo zauważyć. Wszystkie informacje, które mogliśmy do tej pory zauważyć, wskazują, że te wydarzenia występowały równocześnie w tych wszystkich procesach geologicznych. Ale istnieje więcej dowodów na to. Kiedy uran przeniknął kłody drewna, od tego momentu pozostawił kilka punktów swego rozkładu. Zmierzyłem w zwęglonych kłodach poziom uranu i ołowiu, który jest produktem jego rozkładu, przy założeniu, że rozkład uranu na ołów był równomierny, o czym powiemy później. Dochodzimy do wniosku, że wszystkie te kłody były zasypane razem nie tak dawno. Jak niedawno? W roku 1976 opublikowałem wyniki moich badań nad tymi kłodami, 15 października, w magazynie Nauka. Oto co stwierdziłem w raporcie. Ta niezwykła wartość poziomu ołowiu do ilości uranu pozwala na przypuszczenie, że zarówno początkowa infiltracja uranu w drewnie, jak i procesy zwęglania mogły mieć miejsce w ciągu kilku tysięcy lat. Stwierdziłem, że węgiel, mówiąc geologicznie, może powstać w krótkim okresie czasu, w przeciwieństwie do tego, co ludzie ogólnie myślą o formowaniu się węgla. Jaka była reakcja kręgów naukowych na te nowe informacje? Kilka miesięcy później otrzymałem list od profesora Rafaela Kazmana z Uniwersytetu w Luizjanie. Drogi doktorze Gentry, cierpliwie przeglądałem listy od czytelników z magazynu Nauka, odkąd ukazał się artykuł opublikowany przez Ciebie na temat radioaureoli. To głuche milczenie można zinterpretować jako milczenie z oszołomienia. Twoje rezultaty nie zaniepokoją inżynierów, ale ich wpływ na geologów prowadzący do zmian poglądu odnośnie długości okresów geologicznych będzie odczuwany przez wiele lat. Z największym poważaniem Rafael Kazman. Zaraz po tym profesor Kazman zorganizował sympozjum pod tytułem Najwyższy czas, czy Ziemia ma faktycznie 4,5 miliarda lat? Gdy rezultaty tego sympozjum zostały napisane i opublikowane we wrześniu 1978 roku w magazynie GeoTimes, oto co stwierdzono. Ponieważ złoża, z których pochodzi zwęglone drewno, uważa się za pochodzące z okresu kredy i jury, czy triasu, stosunek uranu 238 do ołowiu 206 powinien być niski.
Tymczasem znaleziono takie radioaureole, w których stosunek uranu do ołowiu wahał się od 2200 aż do 64000. Jeśli stosunek izotopu miał być bazą do określania datowania geologicznego, wówczas obecnie akceptowane okresy geologiczne są 10 tysięcy razy za wysokie, przyznając możliwość, że powinny być one liczone w tysiącach. Tłumacząc, oznacza to kilka tysięcy lat dla węgla i innych formacji geologicznych. Tak przedstawiony temat pozostał bez reakcji ze strony naukowej literatury od czasu, gdy został opublikowany w 1976 roku. Dzięki temu mamy prawo wyciągnąć wnioski na temat tych danych. Geologowie ustalili, że trzeciorzęd miał miejsce 60 milionów lat temu, kreda 110 milionów lat temu, jura 160 milionów lat temu, a trias 225 milionów lat temu. Ale rezultaty, które przedstawiliśmy, zaprzeczają temu, ukazując, że miało miejsce jednoczesne zagrzebanie wszystkich tych formacji zaledwie kilka tysięcy lat temu. Te wyniki odnoszą się do wieku każdego rodzaju węgla z każdego miejsca Ziemi. Catherine Hill Bay, Australia. Niedaleko od tego wybrzeża znajduje się miejsce zwane Flat Rock Point. Jest tam przedmiot o ogromnym zainteresowaniu geologicznym. Prastare drzewo. Skamieniałe cząstki tego drzewa rozciągają się na długości ponad 4 metrów w warstwach osadowych pomiędzy dwoma pokładami węgla. Przed laty, kiedy pewna firma wydobywcza odsłoniła te warstwy, ukazało się drzewo, którego dół znajdował się w dolnej warstwie węgla. W międzyczasie dolna część drzewa odłamała się. Mimo to drzewo nadal przechodzi przez warstwy, które według geologów potrzebowały setek tysięcy lat na odłożenie się. Ale warstwy te nie mogły się odkładać tak długo, gdyż w przeciwnym razie drzewo w tym czasie dawno by spróchniało, nim zdążyłyby się one nagromadzić. Zatem drzewo to zostało zasypane pyłami wulkanicznymi w dwóch warstwach w wyniku katastroficznego wydarzenia, które odbyło się w dwóch etapach. Jak więc wskazują dowody, drzewo to zostało zasypane przez serię wulkanicznych erupcji, prawdopodobnie takich samych, jakie przysypywały ogromne ilości drzew podczas wybuchu wulkanu Świętej Heleny w stanie Waszyngton. Ale jeśli węgiel utworzył się w sposób gwałtowny, to spodziewamy się, że są miejsca, w których geolodzy mają problem wytłumaczyć jego pochodzenie przez powolne odkładanie się materiału roślinnego. Przyjrzyjmy się dokładnie dowodom świadczącym o formowaniu się węgla, które możemy znaleźć w dorzeczu rzeki Powder w stanie Wyoming i Montana. Kopalnia odkrywkowa Amex Eagle Butte niedaleko Gillette w Wyoming ukazuje rozległe złoża węgla, widoczne dzięki stosowanej tutaj metodzie usuwania kolejnych warstw. W kopalni Eagle Butte węgiel zalega w warstwach grubych nawet na 36 metrów. Kopalnia ta jest częścią obszaru bogatego w węgiel, zwanego Powder River Basin. Te gigantyczne złoża, obejmujące obszar o powierzchni 26 tysięcy km kwadratowych, występują pomiędzy górami Black Hills w Dakocie Południowej od wschodu, a górami Big Horn od zachodu i ciągnie się na północ do rzeki Yellowstone w Montanie, a na południe do rzeki Casper w Wyoming. Ogrom pokładów węgla w tym rejonie przyciągał uwagę geologów od wielu dekad. Zainteresowanie było udokumentowane w maju roku 1993 w magazynie Ziemia w artykule Węgiel z nadrzeki pyłowej. Zagadka geologiczna. Przyrodniczy dylemat. Znajdujemy tam stwierdzenie. Pokłady węgla z nadrzeki pyłowej są niespotykanie grube i niezanieczyszczone przez inne materiały. Zazwyczaj niepożądane pokłady, takie jak glina, odkładają się, nim pokład węgla osiągnie większą grubość. Ale węgiel w okolicy tej rzeki odłożył się w ogromnych warstwach, dochodzących miejscami do 60 metrów grubości. Te pokłady rozciągają się na szerokich obszarach w górę i w dół tego basenu. Są one setki kilometrów długie i dochodzą do 80 kilometrów szerokości, jak stwierdza geolog James McClark z Uniwersytetu Stanowego w Wyoming. Nie są to niewielkie złoża jednego czy dwóch akrów, ale wręcz bezgraniczne.
Mac Clark, który badał ten obszar od ponad 10 lat, stwierdza, że żadne miejsce na świecie nie ma tak wiele pokładów o grubości przekraczającej 15 metrów. Ale obszar rzeki Powder nie ma tylko znaczenia ekonomicznego. Dla geologów stanowi on intrygującą zagadkę. Geolodzy badali ten obszar przez ponad wiek, głównie aby znaleźć odpowiedź na nurtujące pytanie. Jak powstały tak ogromne pokłady? Albo czemu te pokłady nie zostały zanieczyszczone nalotem gliny i innych nieczystości przed osiągnięciem tych pokaźnych grubości? Mac Clark ujął to tak. Jak byłoby to możliwe, aby na Ziemi zaistniały stałe, dogodne warunki sprzyjające odłożeniu się aż 60-metrowej warstwy węgla? Powstanie jakiegokolwiek węgla wymaga zaistnienia specyficznych warunków. Jeśli nie zaistnieją wszystkie, nie otrzymamy węgla, wyjaśnia Mac Clark. A tutaj powstały pokłady o grubości ponad 60 metrów, o niskiej zawartości zanieczyszczeń i siarki. To niebywałe. Dodaje on, to tak jakby zawiązać sobie oczy, pokręcić się w kółko i 100 razy z rzędu trafić rzutką w sam środek tarczy. Ale jeśli węgiel nie powstawał powoli, to czy są jakieś laboratoryjne dowody na to, że może on powstać gwałtownie? Tym doświadczeniem Robert i David Gentry odpowiadają na to pytanie. Wzięliśmy kawałek drewna, taki jak ten. Włożyliśmy go do stalowej rurki i dodaliśmy wody. I szczelnie zakręciliśmy. Następnym krokiem było umieszczenie go w piecu o temperaturze 160 stopni Celsjusza na 2 tygodnie. Teraz jesteśmy w stanie zbadać wyniki doświadczenia. Jak widzimy, ten kawałek drewna jest teraz o wiele ciemniejszy oraz bardziej miękki. Zmiany te spowodowała reakcja chemiczna pomiędzy parą a drewnem pod ciśnieniem. Ta próbka to jeszcze nie węgiel, ale proces zwęglania już się rozpoczął. Powstaje pytanie, czy kontynuując to doświadczenie lub inne przez dłuższy czas otrzymamy węgiel? Naukowcy z Laboratorium Narodowego w Oregonie odpowiedzieli na to pytanie przez serię doświadczeń przeprowadzonych w latach 80. Jeden z najwcześniejszych rezultatów tych badań ukazał się w magazynie Chemiczne i Inżynieryjne Wiadomości z 21 listopada 1983 roku. Na stronie 42 czytamy: chemicy z Laboratorium Narodowego w Oregonie zakończyli sukcesem próbę otrzymania sztucznego węgla z surowców naturalnych. Proces ten przebiega znacznie łagodniej niż uprzednio uważano i rzuca nowe światło na sposób powstawania węgla oraz możliwości jego zmian. Później, jak raporty naukowe zostały opublikowane w magazynie Organic Jail Chemistry, angielski tygodnik Natura wydał artykuł o sukcesie ich eksperymentu.
Na stronie 316 tygodnika z 28 marca 1985 roku czytamy: Winans i jego współpracownikom z Narodowego Laboratorium Oregon zajęło niespełna jeden rok na wyprodukowanie syntetycznego węgla. Produkt ich eksperymentu jest nie do odróżnienia w porównaniu z prawdziwym węglem, pomimo zastosowania wszelkich technik. A jego synteza dostarcza wiele ciekawych pytań w dziedzinie chemii węgla. Aby zrozumieć wyniki eksperymentu, zapoznajmy się najpierw z podstawową strukturą węgla. Dwa główne składniki drewna to celuloza i lignina. Lignina łączy włókna celulozy. Przeprowadzono kilka doświadczeń organicznych, ale właściwa formuła łączy ligninę z gliną w temperaturze około 150 stopni Celsjusza, przy braku tlenu. Po upływie około 8 miesięcy wyprodukowano sztuczny węgiel. Zdolność szybkiego formowania się węgla w procesie, kiedy para oddziaływuje na drewno pod ciśnieniem, prowadzi do pytania: czy para lub gorąca woda mogą w krótkim czasie doprowadzić do zmiany substancji organicznych w ropę naftową? Artykuł o tytule Woda, woda, wszędzie woda, wydanym w Wiadomościach Naukowych z 20 lutego 1993 roku, odpowiada na to pytanie. Badacze z kampanii naftowej Exxon stwierdzili, że woda miała duże znaczenie w procesie powstawania ropy. Wysiłki prowadzące do powstania ropy kończyły się fiaskiem, aż do chwili, kiedy dodano bardzo gorącą wodę do reaktora, zawierającego próbki skał. Gdy to uczyniono, wówczas po ukończeniu eksperymentu na powierzchni wody odkryto cząsteczki ropy. Świadczy to o tym, że istnieje alternatywna droga powstawania ropy na Ziemi przy udziale wrzącej wody. Artykuł mówiący o tym odkryciu polemizuje z innymi poglądami na temat powstawania ropy. Właściwie obserwujemy naturalne zjawiska stojące w sprzeczności z popularnie przyjętymi poglądami. Niewiarygodne, ale mamy raport naukowców, w tym z Laboratorium Narodowego w Oregonie, który opublikował rezultaty wskazujące współcześnie powstającą ropę w basenie Guyamos w Zatoce Kalifornijskiej. Obecnie w Zatoce Kalifornijskiej na głębokości 2000 metrów znajduje się organiczny osad z glonów oraz innych organicznych substancji, spod których wydobywa się wrząca woda, penetrując go. Tworzy się ropa w wyniku oddziaływania tej wrzącej wody na organiczne osady. Ta ropa, wytworzona przez podgrzaną wodę z basenu Guyamos, jest praktycznie nie do odróżnienia od ropy wierconej w ziemi. Znaczenie tego odkrycia nie może być niedocenione. Musi być przedstawiona możliwość, że powstanie złóż ropy zalegającej całą Ziemię może być tłumaczone w oparciu o procesy wodno-termiczne, podobne do tych z basenu Guyamos. Ale zamiast swobodnego przedostawania się ropy bezpośrednio do morza, możemy łatwo wyobrazić sobie zamknięte systemy, gdzie mogła się zbierać ropa. Jest to logiczne, że światowy potop przyczynił się do powstania ogromnych zasobów ropy naftowej na Bliskim Wschodzie i pozostałych miejscach. Ogromne ilości roślin zasypane w wyniku potopu i wymieszane z przegrzaną wodą, podobną do wykrytej w basenie Guyamos, mogły wytworzyć ogromne złoża ropy w ilości, jakie dzisiaj obserwujemy. W zależności od warunków, w jakich ta roślinność się znajdowała, doszło do wytworzenia ropy lub też węgla. Ale czy istnieje model historii świata, który zawierałby te cechy? Taki, który uwzględniałby powstanie ropy i węgla w dużo krótszym czasie niż uważano dotychczas. Spójrzmy na model historii świata zapisany w Księdze Genezis. Biblia opisuje stworzenie świata sprzed około 6000 lat. Ziemia ta pierwotnie pokryta była bujną roślinnością i po 1700 latach zniszczona została przez światowy potop. Ta skala czasu zgadza się ze wszystkimi odkryciami naukowymi, jakie poczyniłem, i jest to pewne, że Ziemia była pokryta wodą.
W 1927 roku Noe Lodel odkrył skamieliny muszli u wierzchołka góry Mount Everest. Wynurzanie się gór z wody. Oto sposób, w jaki Biblia ukazuje koniec potopu. Według takiego przebiegu wydarzeń muszla na szczycie Mount Everestu wcale nie dziwi. Czy węgiel i ropa naftowa są rezultatem gwałtownego zniszczenia roślinności przez światowy potop? Jeśli tak, to w jaki sposób potop mógł dokonać tego procesu? Biblia mówi o otwarciu podziemnych fontan, czyli źródła wielkiej otchłani, które są potwierdzeniem aktywności wulkanicznej w obrębie przedpotopowych oceanów. Jest to bardzo znaczące, gdyż oceanolodzy badający dno oceanu odkryli niedawno obszar na dnie Pacyfiku, gęsto usiany ponad 1000 wulkanów. Jest to obszar wielkości stanu Waszyngton. Dodatkowe badania dna oceanu mogą dostarczyć kolejnych takich odkryć. Prawdopodobieństwo rozległej aktywności podczas biblijnego potopu prowadzi nas do rozważania najbardziej znanego nam współcześnie wybuchu wulkanu. 18 maja 1980 roku obsunięcie się północnej części góry Świętej Heleny w stanie Waszyngton towarzyszyło wybuchowi wulkanu równoważnemu 20 milionom ton trotylu. Ten potężny wybuch gorącej pary pyłu wulkanicznego i ziemi zniszczył ponad 400 km kwadratowych lasów, łamiąc ogromne świerki niczym zapałki. Rumowisko powstałe w wyniku obsunięcia ziemi wpłynęło do jeziora Spirit Lake, powodując ogromną falę, która zmyła wszystko z pobliskiego zbocza na wysokość 240 metrów powyżej poziomu wody sprzed wybuchu. Około 90 metrów osadów wyrzuconych do jeziora podniosło jego poziom o około 75 metrów powyżej poziomu sprzed wybuchu. Ogromna ilość drzew została przeniesiona przez wielką falę do jeziora Spirit Lake. Potęga wody wytworzona przez to katastroficzne wydarzenie kumulowała ogromne ilości drewna, co możemy tutaj z łatwością dostrzec. Pływające kłody drewna na jeziorze Spirit Lake, widziane przez nas, stanowią połowę początkowej ilości drewna, gdyż druga połowa zdążyła już zatonąć. Jeżeli wulkan Świętej Heleny wybuchłby pod wodą, wówczas powstałyby potężne fale, setki razy większe od tych na jeziorze Spirit Lake, a wypływająca lawa rozprzestrzeniłaby się na dużo większy obszar ziemi, zanim nastąpiłby proces osiadania. Jeśli tysiące takich wulkanów byłoby aktywnych, możemy sobie wyobrazić, jak destrukcyjną moc miałby światowy potop na topografię Ziemi. To prowadzi nas do pytania, czy potop opisany w Piśmie Świętym może również wytłumaczyć inne geologiczne fenomeny, takie jak na przykład Wielki Kanion? Niektórzy geolodzy uważają, że kolejne warstwy geologiczne były odkładane przez miliony lat. Ale to, w co oni chcą, abyście wierzyli, nie jest prawdą. Faktem jest, że geologia Wielkiego Kanionu pasuje do modelu uwzględniającego wystąpienie światowego potopu. Chcąc ustalić, skąd mogły się wziąć wody potopu, co się z nimi stało po potopie i jakie geologiczne wydarzenia nastąpiły podczas potopu, zwróciliśmy się do doktora Waltera Browna, byłego dyrektora nauki i technologii Kolegium Sił Powietrznych oraz profesora Amerykańskiej Akademii Sił Powietrznych. Jego teoria płyt kontynentalnych wyjaśnia wiele tajemnic potopu i jego skutków. Na naszej planecie możemy zauważyć 17 bardzo dziwnych cech, które teraz mogą być logicznie wytłumaczone przez katastroficzny światowy potop, którego wody zostały wyrzucone z podziemnych komór z mocą przewyższającą siłę 10 miliardów bomb wodorowych. To wyjaśnia, w jaki sposób powstały większe pasma górskie. To wyjaśnia powstanie węgla i ropy naftowej oraz gwałtowne przemieszanie się kontynentów. Wyjaśnia, dlaczego na dnie oceanów znajdują się głębokie rowy oraz setki kanionów i wulkanów.
wyjaśnia formowanie się warstw skorupy ziemskiej i większość skamielin, wyjaśnia epoki lodowcowe i ogromne kaniony, a głównie Wielki Kanion. Przedpotopowa Ziemia miała prawdopodobnie jeden superkontynent z bujną roślinnością, morzami, rzekami i niewysokimi pasmami gór. Zgodnie z teorią płyt kontynentalnych, Ziemia miała wiele podziemnych zbiorników wodnych, zawierających połowę tego, co jest w dzisiejszych oceanach. Ta woda znajdowała się w połączonych komorach, tworząc cienką, kulistą powłokę o grubości około 800 metrów i prawdopodobnie na głębokości 15 kilometrów pod powierzchnią Ziemi. Zwiększające się ciśnienie wody w owych komorach powodowało rozciąganie się skorupy ziemskiej, tak jak rozciąga się balon przy nadmuchiwaniu. Pęknięcie skorupy ziemskiej rozpoczyna się od maleńkiej szczeliny, która rosła w obu kierunkach z prędkością 5 km na sekundę. Pęknięcie nastąpiło w najsłabszym miejscu i obiegło Ziemię w 2 godziny. Proces pękania Ziemi następował tak, jak rozdzieranie napiętego kawałka materiału. Wody podziemne znajdowały się pod ogromnym ciśnieniem wywołanym ciężarem Ziemi o grubości 15 kilometrów. Woda wytrysnęła w sposób niekontrolowany z tego pęknięcia. Obliczenia wskazują, że według pęknięcia wokół Ziemi woda wytrysnęła z ponaddźwiękową prędkością na wysokość 32 km w atmosferę. To spowodowało opady deszczu na niespotykaną wcześniej ani później skalę na Ziemi. Biblia stwierdza, że wszystkie podziemne zbiorniki wodne, źródła wielkiej otchłani, zostały otwarte jednego dnia i opisuje wydarzenia sprzed 4,5 tysiąca lat, które teraz możemy w sposób naukowy powiązać ze sobą na zasadzie przyczyny i skutków w oparciu o teorię płyt kontynentalnych. Wytryskująca woda i wytworzona para wywołały niekontrolowane wiatry. Część wody wystrzeliła ponad zimną stratosferę, zamarzając w kryształki lodu, tworząc potężny grat, który pogrzebał, udusił i w jednej chwili zamroził wiele zwierząt. Woda, tryskając pod wysokim ciśnieniem, spowodowała erozję po obu stronach szczeliny, wyrzucając nawet w górę wapienną zawartość przedpotopowych mórz. Ogromne ilości osadów rozniesione zostały przez te muliste wody po obszarze całej Ziemi, grzebiąc cały świat roślinny i zwierzęcy i tworząc skamieliny. Potop przemieścił ogromne ilości roślinności, kumulując je na obszarach, gdzie szybko przekształciły się w węgiel i ropę naftową, poprzez procesy, które dziś możemy skopiować w laboratoriach. Doświadczenia wskazują, że erozja poszerzająca pęknięcie ziemi spowodowała to, że szczelina stała się tak szeroka, że ściśnięte pod spodem masy skalne wypiętrzyły się, tworząc grzbiet biegnący przez środek oceanu, otaczając Ziemię jak szef na piłce bejsbolowej. Płyty kontynentalne z wodami znajdującymi się pod nimi zaczęły się ześlizgiwać w obie strony z tego powstałego grzbietu. Po tym, jak ześlizgujące się płyty w wolnym procesie nabierały prędkości, aż osiągnęły 72 km na godzinę, napotkały na opory i zaczęły się fałdować, ściskać, grubieć i wynosić. Część płyt kontynentalnych, które się wypiętrzyły, utworzyły łańcuchy górskie. Te, które się zagłębiły, utworzyły rowy oceaniczne. Oto dlaczego te powstałe rowy są równoległe do grzbietu oceanicznego, z którego się zsunęły płyty. Płyty kontynentalne, zsuwając się z tego oceanicznego grzbietu, utworzyły baseny wodne, w które cofnęły się wody potopu. Każde zagłębienie w kontynencie zostało naturalnie zapełnione wodą, tworząc wiele popotopowych jezior. Każde jezioro, które powiększyło się w wyniku opadów deszczu bądź spływającej wody z terenów położonych wyżej, przelewało się w najniższym miejscu nabrzeża, tworząc nacięcie, które w wyniku erozji powiększało się, pozwalając wydostać się większym ilością wody dużo szybciej, tnąc miękki osad naniesiony przez potop jeszcze głębiej. Ten proces przybierał na prędkości, aż cała woda z jeziora przedostała się przez to wyżłobienie, tworząc kanion. Największym z nich jest Wielki Kanion.
Na północnym wschodzie od Wielkiego Kanionu znajdowało się Wielkie Jezioro, które ja nazwałem Jeziorem Wielkim. Upuściło ono więcej wody, niż zawiera je 5 wielkich jezior razem wziętych. Wielkie Jezioro przelało się przez to obrzeże, niszcząc swoją zaporę 32 km na południe w miejscowości Page w Arizonie, tworząc w katastroficzny sposób Wielki Kanion w ciągu kilku tygodni. Gwałtowne osadzanie się osadów popotopowych w czasie przypływu wody pozostawiło niewiele czasu na erozję poszczególnych warstw. Według ewolucjonistów w długotrwałym procesie powstawania tegoż kanionu powinny zostać znalezione znaczące dowody erozji i nagromadzenia się warstw geologicznych wskutek warunków atmosferycznych w ciągu milionów lat. Geologiczne warstwy Wielkiego Kanionu są godne uwagi. Zawierają wiele albo nie zawierają wcale dowodów erozji pomiędzy warstwami. Zamiast tego mamy do czynienia z szybko nakładającymi się na siebie warstwami, co zakłada model o potopie. Erozja nie rozpoczęła się, nim wszystkie warstwy nie zostały odłożone. Ale jak szybko mógł erodować sam kanion? Świeżo nagromadzone osady, które jeszcze zupełnie nie stwardniały, pozwalają na o wiele łatwiejszą erozję w krótkim czasie, niż mogło to mieć miejsce w skamieniałych osadach, jak uważają ewolucjoniści. Jednakże przy odpowiednich warunkach woda może ciąć nawet najtwardsze skały, takie jak granit, który znajduje się na dnie Wielkiego Kanionu. Jednym z tych warunków jest drążenie. Drążenie jest procesem niszczenia skał, proszkowania ich. W wyniku przepływów wody z szybkością ponad 30 metrów na sekundę, kiedy woda odrywa się od nierówności swego koryta, w skale tworzą się pęcherzyki próżni, zadając skale ciosy niby młot, dosłownie krusząc ją w proch. Współczesnym przykładem gwałtownej erozji podłoża skalnego przez proces drążenia jest Tama Grand Canyon na rzece Colorado, powyżej Wielkiego Kanionu. Nadmierne opady śniegu na terenach górnego biegu rzeki Colorado późną wiosną 1983 roku spowodowały nadmierny spływ wody do jeziora Powder w ilości 5000 metrów sześciennych na sekundę. Ten gwałtowny napływ wody stanowił zagrożenie przelania się Tamy. Aby kontrolować przepływ wody, Tama pracowała na pełnych obrotach, podając 850 metrów sześciennych na sekundę wody na turbiny. Następnie otworzono tunele odpływowe Tamy, aby wyrzuciły 550 metrów sześciennych na sekundę, co nadal było niewystarczające. Ta niebezpieczna sytuacja wymusiła na inżynierach podjęcie ryzyka uszkodzenia kanału przepływowego. 15 czerwca otworzono kolejny przelew o średnicy 12 metrów, przez który wydostawało się 390 metrów sześciennych wody na sekundę. A później zwiększono przepływ do 510 metrów sześciennych na sekundę. 28 czerwca zwiększono jego przepływ do 960 metrów sześciennych na sekundę. W tym momencie woda wydostająca się z tunelu miała barwę czerwonawą i zaczęły być odczuwane wibracje drżenia ziemi. Z tunelu zaczęły być wyrzucane duże bloki betonu i skały. Po zamknięciu tego tunelu przepływowego zespół badaczy odkrył rozległe zniszczenia wywołane drążeniem. Metrowej grubości żelbetonowe ściany tunelu zawierały ogromne wyrwy. W miejscu, gdzie tunel schodził do poziomu, powstała wyrwa o 10 metrach głębokości, 45 metrach długości i 12 metrach szerokości, wydrążona w betonie i skale. Do jej wypełnienia potrzebne było 1900 metrów sześciennych betonu. Proces naprawy ukazuje nam ogrom zniszczenia. Erozja tego tunelu przelewowego zapory w kanionie Glen nastąpiła gwałtownie, od momentu, gdy woda zabarwiła się na czerwono i odczuwalne były drżenia. Możliwym jest, że proces drążenia spowodował kruszenie betonu i skał z prędkością 30 metrów sześciennych na sekundę w szczytowym momencie. Destrukcyjne efekty drążenia w kanionie Glen mówią nam, że Wielki Kanion mógłby być wydrążony bardzo szybko przez nagłe uwolnienie ogromnych ilości wody z ponad kanionu. Ale skąd pojawiła się ta woda i co spowodowało nagły jej przypływ? Badania doktora Browna dostarczają najlepszej odpowiedzi.
W większości ludzi powiedziano, że Wielki Kanion został wydrążony przez rzekę Colorado w ciągu milionów lat. Ale gdyby ludzie mogli zbadać Wielki Kanion z samolotu, mogliby dostrzec jego rozległość i jak maleńką jest ta rzeka w odniesieniu do niego. Nie ma rzeki na świecie, która mogłaby wydrążyć taką wielką szczelinę, nawet przez miliardy lat. Jeśli więc rzeka Colorado wyżłobiła ten kanion, to pierwszym pytaniem, jakie musimy postawić, jest, gdzie podział się osad z erozji? Powinniśmy znaleźć bardzo dużą deltę u ujścia rzeki Colorado, której nie ma. Co więcej, geolodzy nie są w stanie zlokalizować żadnej delty w tym rejonie świata. Musimy zadać sobie pytanie, gdzie się podziały te osady? W kilku miejscach płaskowyżu ponad Wielkim Kanionem znajdują się małe góry lub wzniesienia, których warstwy poziome zawierają fascynującą historię. Warstwy znajdują się na tych samych poziomach, co wskazuje, że były one kiedyś połączone. Coś musiało przejść i zebrać 1000 metrów grubości miękkiego podłoża, które znajdowało się na terenie, gdzie teraz jesteśmy. Musimy więc odpowiedzieć na pytanie, gdzie podziała się ziemia z wnętrza 320-kilometrowego kanionu, ale również gdzie przeniosły się setki metrów ziemi, która była ponad miejscem, gdzie teraz jestem, rozległym na 1000 kilometrów kwadratowych. Ta szczególna formacja, zwana Red Butte, nie tylko posiada poziome warstwy, ale również ważną wskazówkę na samym jej szczycie, którą jest lawa wulkaniczna. Jak wiemy, lawa spływa zawsze w dół. Świadczy to o tym, że tereny otaczające to wzniesienie musiały być wyżej od niego. Więc ponownie, gdzie pomieszczona została cała ta ziemia? Wielkie jezioro przelało się i spowodowało erozję jego tamy w sposób katastroficzny, formułując Wielki Kanion w kierunku południowo-zachodnim w ciągu kilku tygodni. I jeszcze jedno. Geolodzy lokalizują w pobliżu przedpotopowe jezioro, nazywając je Hopi Lake. Gdy wielkie jezioro katastroficzne przelało swoje wody, to według mnie spowodowało erozję jeziora Hopi w zachodniej części, przyczyniając się do jego rozlania. Gdzie jest ten cały osad? Został on gwałtownie rozniesiony po południowej Arizonie, części Kalifornii i Nevady. Dowody potwierdzające biblijny potop sprzed 4,5 tysiąca lat piętrzą się. W przypadku Wielkiego Kanionu potop wyjaśnia, w jaki sposób odłożyły się warstwy osadowe, gdy poziom wody podnosił się i jak szybko erodowały, kiedy woda opadała. Widzieliśmy także, co stało się z osadami. Tak jak widzieliśmy dowody nagłego zasypywania ogromnej ilości przedpotopowej roślinności i powstania węgla i ropy, tak teraz zobaczymy skamieliny, które są dowodem gwałtownego zagrzebania różnych przedpotopowych form życia. W rzeczywistości jeden z najdonioślejszych dowodów gwałtownego odkładania się osadów pochodzi z dobrze zachowanych skamielin z różnych części świata. Prawdopodobnie najlepsze dowody skamielin pochodzących z nagłego zagrzebania roślin i zwierząt morskich znaleziono w południowej części stanu Wyoming w Parku Narodowym Fossil Butte. W czasie ostatnich 100 lat naukowcy i prywatni kolekcjonerzy zgromadzili tysiące prawie doskonale zachowanych skamielin z okolicy wspomnianego pomnika przyrody. Jest to niezwykle różnorodny zbiór skamielin, zawierający żółwie, liście palm, krokodyle, liście drzew, owady, gałązki z orzechami, wciąż do nich przyczepionymi. Są nawet skamieniałe ryby, których chrząstkowe szkielety łatwo ulegają rozpadowi, co dowodzi, iż proces kształtowania tych form życia miał gwałtowny charakter. Ale to nie wszystko. Najwymowniejszym dowodem nagłego zagrzebania wszystkich organizmów są skamieliny z tego terenu, zawierające miliardy ryb z około 20 gatunków. Ta skamielina, znajdująca się w centrum dla zwiedzających park, o rozmiarach 3 metry na 1,5 metra, pokazuje zaledwie małą część z tej ogromnej liczby ryb. Zadziwiająco wiele ryb zachowało nie tylko cały szkielet, ale także zęby, delikatne łuski i skórę. Ogromna liczba skamieniałych ryb z Fossil Butte pozostawia ewolucjonistów z niewyjaśnionymi problemami. W dwuczęściowej broszurze pod tytułem Idealne warunki na tworzenie skamielin i nierozwiązane zagadki poświęconej Fossil Butte umieszczone są informacje, które są sprzeczne, jeśli użyjemy założenia pradawnego pochodzenia Ziemi do wyjaśnienia gwałtownego zagrzebania różnych form życia.
Z jednej strony znajdujemy tam spekulacje o istnieniu jeziora, gdzie więcej zwierząt i roślin umarło naturalną śmiercią. Z drugiej strony dowody wymuszają stwierdzenie, że w kilku przypadkach ogromne ilości ryb zostały gwałtownie zabite. Ta broszura, termin kilku przypadków, równa z gwałtownym mieszaniem przez węglan wapnia, który jest głównym materiałem skalnym, otaczającym skamieliny rok po roku przez setki tysięcy lat. Jest to niewiarygodny scenariusz, który uwzględniałby ogromną liczbę ryb rozmnażających się w krótkim czasie tylko po to, aby być zniszczonymi przez następny kataklizm w rok później. I to miało być powtórzone kilkaset tysięcy razy. Paleontolodzy powinni dawno dostrzec kłam w tej teorii, chociażby dla świetnie zachowanych skamielin palm. Dla prostej przyczyny, że palmy nie rosną w wodzie, a ich liście nie są obrywane przez powiewy wiatru. Tylko olbrzymia katastrofa mogła być odpowiedzialna za powstanie dobrze zachowanych skamielin w Fossil Butte. Znajdujące się tam skały, jak te, które są w Wielkim Kanionie, zbudowane są w głównej mierze z węglanu wapnia. Wszystkie one miały wspólne pochodzenie w reakcji gazów wulkanicznych z wapnem, wyrzucanym z dna przedpotopowych mórz. Ta wspólna cecha wraz z dowodami szybkiego odkładania się osadu świadczy prosto, że Fossil Butte i Wielki Kanion musiały powstać w czasie tego samego wielkiego wydarzenia, katastrofy wielkiego światowego potopu. Ale czy są inne dowody potwierdzające, że Fossil Butte datuje się z okresu potopu? Odpowiedź brzmi tak. Geolodzy wielokrotnie zaszeregowali znaleziska z Fossil Butte do okresu trzeciorzędu, który według nich miał miejsce 50 do 60 milionów lat temu. Widzieliśmy już tabelę opartą na moich badaniach nad powstaniem węgla, świadczącą o upadku okresów geologicznych i to, że trzeciorzęd pasuje do światowego potopu sprzed kilku tysięcy lat. Nie ma więc wątpliwości, że skamieliny z Fossil Butte pochodzą z czasu światowego potopu, wskazując na młody wiek Ziemi. Co więcej, nie wszystko zostało pogrzebane w pierwszym dniu potopu. Wody podnosiły się przez 40 dni. Zwierzęta lądowe, na tyle duże, aby przetrwać część tego okresu, pozostawiły niezbite dowody prób ucieczki przed żywiołem. Te fascynujące dowody znajdujemy w węglu. Powrót do kopalni na cyprysowym płaskowyżu. Ślady dinozaurów w węglu. Niesamowite. Jak mogło się tam znaleźć? Najwyraźniej w przeszłości w tym miejscu znajdowały się ogromne ilości roślinności. Dinozaury chodziły po tej roślinności, zanim zamieniła się w węgiel. A jak dawno to było? Na kiedy datuje się dinozaury? Chcielibyśmy to wiedzieć. Ten kolejny ślad dinozaura zawiera te informacje. Znajduje się on obok zwęglonej kłody w kopalni węgla Price w stanie Utah. Faktycznie jest on tylko 30 metrów od tej kłody, którą widzieliśmy wcześniej. Więc wiemy, że dinozaury muszą pochodzić z tej samej epoki, co te zwęglone kłody. W kopalni węgla widzieliśmy dwa ślady dinozaurów. Czy to były jedyne ślady w kopalni węgla na wschodzie Utah? Zapewne nie. Tutaj w Muzeum Prehistorii Utah możemy zauważyć, co wydobyto z tych kopalń. Popatrzmy na te wszystkie ślady dinozaurów o różnej wielkości. Niektóre są mięsożerne, niektóre roślinożerne. Dlaczego wszystkie były razem? Aby odpowiedzieć na to pytanie, spójrzmy na mapę skamielin kopalni Kenilworth. Znajduje się tu przynajmniej 8 różnych śladów w obrębie 30 metrów na sklepieniu kopalni. Oto tutaj, na tej mapie, możemy zobaczyć wszystkie ślady i skamieniałe kłody. Według informacji, wszystkie te dinozaury krążyły po bagnistym terenie. Czysta logika podpowiada, że nie jest to prawdą, gdyż nie ma bagna na Ziemi, które zachowałoby takie ślady.
Wszystkie te dinozaury znalazły się razem dla jednej przyczyny. Próbowały uciec przed podnoszącymi się wodami światowego potopu. Te ilustracje pomagają przedstawić, w jaki sposób ślady dinozaurów mogły powstać w czasie potopu i dlaczego występują dzisiaj w węglu. Ziemia przed potopem pokryta była bujną roślinnością, której piękno widać było wszędzie. Potem nastał potop. Ulewne deszcze i wybuch podziemnych fontan spowodowały zniszczenie bujnej roślinności przez podnoszące się wody potopu. Ta roślinność zgromadziła się w dużych ilościach i została zebrana w wyniku fal przypływów, spowodowanych aktywnymi wulkanami w przedpotopowych morzach. Każda fala przypływu pozostawiła kolejną warstwę osadu, wśród i ponad warstwą roślinności. Dinozaury, będąc pokaźnych rozmiarów, mogły przetrwać wiele takich przypływów, szukając schronienia przed podnoszącymi się wodami potopu. Kiedy fale przypływu cofały się, dinozaury kontynuowały poszukiwania terenów wyżej położonych, zostawiając ślady w świeżo zgromadzonych osadach. Czasami duża waga powodowała, że ślady przedostawały się do warstwy roślinności, która to później przemieniała się w węgiel. I tam, gdzie dinozaury zostawiły swe ślady pierwotne, tam nadal znajdujemy dzisiaj niepodważalny zapis w węglu. Jeśli wszystkie dinozaury były wspólnie zgromadzone i zalane przez wody potopu, to możemy także oczekiwać, że zostały razem zagrzebane. I rzeczywiście tutaj, w Narodowym Parku Dinozaurów w Vernal w stanie Utah, widzimy gigantyczne cmentarzysko z kamielin dinozaurów. Nadszedł czas, aby wyciągnąć wnioski odnośnie wieku dinozaurów i skamielin ryb znalezionych w Parku Narodowym Fossil Butte. Tutaj w Parku Narodowym Dinozaurów znajduje się tablica mówiąca, że kości dinozaurów mają 145 milionów lat i pochodzą z Jury. Wiemy, że to nie może być prawdą. Czy pamiętamy wcześniejsze rezultaty doświadczeń ze zwęglonym węglem, które doprowadziły do upadku teorii o okresach geologicznych? Trzeciorzęd, kreda, jura, trias. Jak stwierdziliśmy, wszystkie wystąpiły razem kilka tysięcy lat temu. Klasyfikacja skamielin ryb w końcu trzeciorzędu, dinozaurów w kredzie, jurze i triasie raz jeszcze upada. Oceniamy je wszystkie na kilka tysięcy lat, kiedy to zginęły w czasie światowego potopu. Te dowody kwestionują teorię ewolucji o powstaniu życia i jego rozwoju. Ale ktoś może zapytać, czy nauka nie udowodniła, że dinozaury żyły miliony lat temu? Jest zupełnie odwrotnie. Według dowodów przedstawionych przez doktora Andrew Snaily z Australijskiej Fundacji Kreacjonistycznej, w majowym numerze z 1995 roku magazynu Nauka znajduje się zdjęcie pszczoły w kawałku bursztynu. Jest podobna do tego gatunku bursztynowego, który posiadamy tutaj. Geolodzy sądzą, że oba gatunki mają około 25 do 40 milionów lat, co stanowi dla nich poważny obecnie problem, gdyż naukowcy wydobyli z trzewi tejże pszczoły żywą bakterię. To odkrycie potwierdza wcześniejsze odkrycia ponad tysiąca bakterii w innych insektach. Niektóre z nich zginęły razem z dinozaurami. Aż do dziś ewolucjoniści sądzili, że te bakterie pochodziły ze skażenia kory drzew, gdyż nie mogli przyjąć, że bakteria mogłaby przetrwać setki milionów lat. Ale nowe rezultaty otrzymane z czteroletnich badań wykluczają skażenie kory drzew. Jako naukowiec wierzę, że powodem znalezienia bakterii w tej skamieniałej pszczole, jak i w innych skamielinach z czasów dinozaurów, jest to, że są one całkiem młode. Musiały one być rezultatem ich pochwycenia i pogrzebania podczas ogólnoświatowej katastroficznej powodzi kilka tysięcy lat temu.
Wszystko to zgadza się z teorią młodego pochodzenia węgla i ropy, co wcześniej widzieliśmy. I konsekwentnie wskazuje, że wszystkie formy życia zaistniały przez supernaturalny proces stworzenia sprzed 6000 lat. W tym momencie niektórzy mogą się zastanawiać, jak te zadziwiające wnioski mogą być pogodzone z punktem widzenia ewolucjonistów na historię pochodzenia Ziemi. Mogą zapytać, czy nie wiemy z badań radiometrycznych, że granit stanowiący fundament Ziemi nie powstawał wielokrotnie i w wielu miejscach i w czasie przez miliardy lat ewolucyjnego czasu? I czy nie wiemy, że stosując tę samą metodę badań, skamieliny w skałach osadowych liczą sobie setki milionów lat? Odpowiedź na oba pytania brzmi nie. Granity ani skamieliny nie posiadały na sobie znamienia czasu, gdy je zebrano. Technika pomiaru metodą radioaktywną stosowana przez naukowców nigdy nie była faktem naukowym. Fakty naukowe pochodzą z eksperymentów laboratoryjnych. Radiometryczne ustalanie wieku jest tylko kalkulacją matematyczną. Składa się z laboratoryjnego pomiaru ilości ołowiu podzieloną przez ilość uranu. Obie te ilości otrzymano w laboratorium. Drugi składnik jest przypuszczalnie stały i określa stopień rozkładu. Obliczany wiek powstaje, mnożąc wielkość stałą przez ten współczynnik. Tylko ten współczynnik jest obliczany w laboratorium. Jeśli ta stała nie jest stałą, lecz zmienną, wówczas obliczony radiometryczny wiek jest bez znaczenia i całe obliczenie jest radiometryczną fikcją. Ewolucja zakłada, że granit powstawał w procesie stygnięcia przez miliardy lat. Czas stygnięcia czy przypuszczalny wiek jest uzyskiwany przez mierzenie występujących w granicie pierwiastków rozkładu radioaktywnego i założenie, że nagromadziły się w długotrwałym i ciągłym procesie radioaktywnego rozpadu. Ponieważ ewolucja stawia znak równości pomiędzy wiekiem radioaktywnym a czasem stygnięcia, jakiekolwiek dowody ukazujące, że granit powstawał gwałtownie, równocześnie potwierdzają stworzenie. Dlatego też przesłanka o stałym i długotrwałym radioaktywnym rozkładzie oraz wnioski o długim wieku Ziemi są unieważnione. I rzeczywiście istnieją naukowe dowody na nagłe stworzenie. W granicie znajdują się piękne aureole utworzone przez rozpad pierwiastka promieniotwórczego, znanego ze swej nietrwałości. Użyjemy prostego porównania. Bąbelki powstałe w wodzie przez tabletkę Alka-Seltzer mogą być zachowane jedynie poprzez gwałtowne zamrożenie. Podobnie mikroskopijne dowody istnienia w granicie pierwiastków nietrwałych znajdują się w nim tylko dlatego, że powstał on natychmiastowo, od razu w stałej formie. Jeśli te skały powstałyby przez powolne stygnięcie, jak twierdzą ewolucjoniści, wówczas ślady radioaureoli zanikłyby i byłyby nie do wykrycia. Te dowody natychmiastowego stworzenia możemy znaleźć w granitach na całym świecie. Co więcej, ich występowanie w granitach ocenianych metodą radiometryczną na różne okresy czasu dowodzi, że zostały stworzone w tym samym czasie. Powoduje to upadek teorii o kolumnach geologicznych. Setki milionów lat, które potrzebne były do ochłodzenia takiego monolitu jak ten, zwany El Cavitan, zredukowane są do kilku minut. Jak ten dowód stworzenia wpływa na wiek Ziemi? Bardzo istotnie. Jednoczesne stworzenie wszystkich granitów mówi nam, że ich różny wiek, oceniany metodą radiometryczną, jest błędny. Gdzieś jest pomyłka. Wcześniej ustaliliśmy, że była jedyna niepewność w metodzie ustalania wieku przez radiometryczność. Tą niepewnością było założenie jednostajnej szybkości rozpadu promieniotwórczego. Teraz wiemy, że w prędkości rozkładu zaistniała zmiana w przeszłości. Rzeczywiście, według mnie w czasie potopu nastąpiła ogromna zmiana, zwiększenie tempa rozkładu promieniotwórczego. Zatem radioaktywność nie może być używana do określania wieku ani do obliczania momentu zmiany stopnia rozkładu. Jakikolwiek wysiłek określania wieku przed tą zmianą zakończy się błędem. Kolejny dowód na zmianę szybkości rozpadu promieniotwórczego i młodego wieku Ziemi pochodzi z moich badań granitu uzyskanego z głębinowego wiercenia w Nowym Meksyku.
W latach 70. Departament Energii wydrążył głęboki otwór na ponad 4200 metrów, aby przekonać się, czy mogą uzyskać energię cieplną z głębin Ziemi. Uzyskałem próbki z głębokości od 1000 metrów aż do 4200 metrów. Moim celem było uzyskanie z granitu maleńkich, mikroskopijnych cząstek cyrkonu, minerału zawierającego uran. Rezultaty moich badań zostały opublikowane w magazynie General Physical Research Letters w 1982 roku. Pomarańczowe półkola reprezentują cyrkon w granicie z różnych głębokości. Pierwszy, pochodzący z głębokości 945 metrów i o temperaturze 105 stopni Celsjusza. Przechodząc w dół do głębokości aż 4450 metrów i temperatury 313 stopni Celsjusza, czyli trzy razy wyższej od temperatury wrzenia wody. Załóżmy, że ten cyrkon wypełniony był helem w określonym czasie. Kropki nad cyrkonami pokazują, jak szybko cyrkon traci hel na poszczególnych głębokościach. Oczywiście te na największych głębokościach tracą go o wiele szybciej niż te położone najwyżej na głębokości 945 metrów. Po określonym czasie oczekiwalibyśmy, że cyrkon najbliższy powierzchni Ziemi będzie miał największą ilość helu, a ten na największej głębokości i najwyższej temperatury zawierał będzie najmniej helu, bardzo znikomo. Ostatni wykres pokazuje faktyczne wyniki eksperymentu. Nie znaleźliśmy żadnego helu w cyrkonie najgłębiej położonym, a występował on w trzech najwyższych warstwach, gdzie temperatura osiągnęła 147 stopni Celsjusza. Zatrzymajmy się na chwilę, aby zobaczyć, czy jest to dla nas zrozumiałe. Hel był wytwarzany w procesie rozpadu uranu w cyrkonie. Więc ilość helu w cyrkonie na różnych głębokościach mówi nam coś na temat czasu istnienia granitu w określonej temperaturze. Faktyczne wyniki doświadczeń pokazane są na następnym wykresie. Mają one znaczenie tak długo, jak długo będziemy porównywać je z tym, co znaleźlibyśmy, jeśli Ziemia miałaby 4,5 miliarda lat. Po lewej stronie widzimy ilość helu, jaka byłaby znaleziona, gdyby Ziemia miała 4,5 miliarda lat. Byłaby to bardzo niewielka ilość. To, co widzimy, jest tylko przypuszczeniem, gdyż istnieje wiele niewiadomych, które mogłyby zaistnieć w tak odległym czasie, przez co nie możemy być dokładni. Wiemy jednak, że byłaby to znikoma ilość helu, gdyż hel, jako produkt rozkładu uranu, rozkłada się szybciej, im wyższa jest temperatura. To, co faktycznie odkryliśmy w rezultacie badań, to to, że ilość helu zmniejszyła się, ale był on wciąż obecny, aż do temperatury 197 stopni Celsjusza. Oto droga, która przez dowody naukowe doprowadziła nas do upadku ewolucyjnego liczenia czasu. Oto tabela młodego wieku Ziemi w oparciu o stworzenie. Radiometryczny wiek granitu rozciągający się o 80 milionów lat, a kończący się na 4 miliardach lat jest nieprawdziwy. Granity, poczynając od parku Yosemite, poprzez Wielki Kanion, Japonię, Indie, Europę, Rosję i Kanadę, wszystkie są produktem jednoczesnego stworzenia. Nie udowodniliśmy, że Ziemia ma 6 tysięcy lat, ale znaleźliśmy dowody, które logicznie wskazują na taki jej wiek. I wykazaliśmy, że wiek Ziemi liczony na kilka miliardów lat jest naukowo błędny. Przedstawiliśmy mały fragment z dużej ilości dowodów naukowych, świadczących o prawdziwości i dokładności biblijnego opisu stworzenia i Wielkiego Potopu. Przedstawione dowody pozwalają wyciągnąć oczywiste wnioski. Ślady radioaktywności w zwęglonym drewnie obalają geologiczną skalę czasu, według której życie na Ziemi pojawiło się przed setkami milionów lat, ograniczając ją do kilku tysięcy lat. Wystąpienie ogólnoświatowego potopu wyjaśnia nagłe nagromadzenie materiału roślinnego, który uległ przemianie na rozległe zasoby węgla i ropy naftowej.
młody wiek węgla i jego szybkie powstawanie w warunkach laboratoryjnych oraz obecnie tworząca się ropa w kalifornijskim basenie Guyamos pasuje jedynie do młodego, a nie starego wieku Ziemi. Dinozaury, ich skamieliny pogrzebane w masowych cmentarzyskach i ich ślady w węglu są niemym świadectwem daremnych prób ucieczki przed zbierającymi wodami światowego potopu. Nadmiar helu w głęboko położonych granitach to niezbity dowód, że skały tworzące skorupę Ziemi są młode, silnie przeciwstawiając się pojęciu Ziemi staruszki, ewoluującej od miliardów lat. I wreszcie odciski palców Stworzyciela obecne w granitach, o których Biblia mówi, że stanowią fundament Ziemi. Potwierdzają one, że wszystkie te skały powstały w tym samym akcie stworzenia. Fakt ten obala przyjęte przez ewolucję założenie o stałym tempie rozkładu radioaktywnego i całym systemie ewolucyjnego sposobu liczenia czasu. Musimy dojść do wniosku, że 4,5-miliardowy wiek Ziemi nie jest niczym innym jak tylko fikcją naukową. Przed obejrzeniem tego filmu tylko niektórzy wierzyli, że granity z parku Yosemite są częścią stworzenia sprzed 6000 lat. Jest to zrozumiałe, gdyż żyjemy w świecie zdominowanym przez wiarę, że nauka wspiera pogląd ewolucyjny na pradawne pochodzenie Ziemi. Teraz, kiedy dowody na stworzenie i młody wiek Ziemi wyeksponowały wady teorii ewolucji, uświadamiamy sobie, że nigdy nie było sprzeczności pomiędzy nauką a biblijną relacją o stworzeniu. Dlaczego nie uświadomiliśmy sobie tego wcześniej? Wydaje się, że byliśmy oślepieni ideą, że możemy wyjaśnić historię Ziemi w oparciu o prawa natury funkcjonujące dzisiaj. Zapomnieliśmy o tym, że Boża moc stworzenia dalece przekracza możliwości naszego zrozumienia wszechświata i praw nim rządzących. Zatem rzeczy, które pasowały do teorii ewolucji, były tak mocno wyeksponowane, tworząc wrażenie, że prawa natury wszystko tłumaczą. Rzeczy trudniejsze, których nie można było wyjaśnić, odkładano na bok ku zapomnieniu, w nadziei, że kiedyś uda się je zrozumieć. Ale to, do czego nie potrafiliśmy się przyznać, to fakt, że wiele z tych rzeczy było nie do wyjaśnienia w ramach ewolucji, będąc zarazem dowodem na stworzenie czy światowy potop. Przedstawione dowody zmuszają nas do przemyślenia naszych poglądów na temat pochodzenia Ziemi w oparciu o dane naukowe. Koncepcja, jaka pasuje do wszystkich faktów naukowych, jakie przedstawiliśmy, jest zgodna z relacją stworzenia zapisaną w Księdze Rodzaju i powtórzoną przez Mojżesza w Księdze Wyjścia w 20 rozdziale i 11 wierszu. W 6 dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morza i wszystko, co w nich jest, a 7 dnia odpoczął. Tłumaczenie Tomasz Kania. Czytała Marzena Pytel.